Jak zapewne moi najstarsi widzowie pamiętają, moim pierwszym odcinkiem na tym kanale była relacja z konwentu Sabbath Fiction Fest 2016. Dzisiaj mamy rok 2018, a w dniach 17-19 sierpnia odbyła się edycja 2018 tego konwentu, dlatego też postanowiłem ponownie zrobić z niej relację, którą oglądacie właśnie teraz. Jeżeli jesteście moimi najstarszymi widzami i pamiętacie tę pierwszą relację, to po pierwsze, bardzo dziękuję wam za to, że wciąż tu jesteście i chcecie mnie oglądać. A po drugie, zapewne pamiętacie, jak dostałem się na Sabbath Fiction Fest 2016. Otóż byłem sprzętowcem. Byłem sprzętowcem sekcji osu, czyli tej naszej wspaniałej gierki muzycznej polegającej na klikaniu i przeciąganiu. No i jeżeli chodzi o Game On 2017, który zdarzył się w tamtym roku, to podskoczyłem poziom wyżej i byłem prezenterem stoiska, a także w międzyczasie komentatorem turnieju. Ale jeżeli chodzi o Sabbath Fiction Fest 2018, postanowiłem całkowicie porzucić sekcję osu. I to nie dlatego, że się z tymi chłopakami posprzeczałem, tak naprawdę większość czasu na sabacie spędziłem na ich stoisku, tylko po prostu chciałem wykorzystać właśnie wizerunek Beatwolfa, a także to, że już mam was ponad 3000, za co wam bardzo serdecznie dziękuję i po prostu wejść tam jako osoba medialna, stworzyć pełną 3-dniową relację z całego konwentu. I sprawa wyglądała następująco. Jeżeli robiliście pełną 3-dniową relację fotograficzną bądź też wideo, dostawaliście darmowe wejściówki na konwent. I ja także chciałem to właśnie zrobić, ale z racji tego, że w organizacji było dwóch moich znajomych, to postanowiłem, że zrobię także prelekcję. I oni dobrze wiedzieli, z czego będzie ta prelekcja, bo wiedzą, że jestem trochę świrem, jeżeli chodzi o fotografię. Dlatego też postanowiłem zrobić prelekcję o fotografii. I ta prelekcja była tak naprawdę dwoma odcinkami, które pojawiły się już na tym kanale, czyli jakie obiektyw wybrać do jakiej sytuacji, a także czym jest trójkąt ekspozycji, tylko w troszeczkę bardziej rozszerzonej formie o pewne ciekawostki i ewentualne porady, co robić bądź nie robić. Po prostu, żeby jakby wydłużyć tę godzinę i ewentualnie nie robić takich wpadek, jak ja robiłem podczas swojej przygody fotograficznej. Z tego właśnie kursu, powiedzmy, Oskar, zostaw tę kamerę stąd. I stąd, idź. No i sprawa wyglądała następująco. Kilka dni przed sabatem dostałem ostateczny termin, że moja prelekcja odbędzie się w piątek o godzinie 17. I tutaj ponownie wracam. Jeżeli pamiętacie Sabbath Fiction Fest 2016, to w piątek kompletnie nic się nie działo i praktycznie nie było w ogóle osób na konwencie i można powiedzieć, że to było normalne, bo przecież to jest piątek, to jest ten dzień pierwszy, a zazwyczaj wszystko dzieje się w sobotę. Dlatego też myślałem, że no spoko, na mojej prelekcji po prostu będą może ze 2-3 osoby i jak najbardziej jest to ok, jeżeli tylko ktoś mnie słucha. No i nie mogłem być bardziej pomylony. Otóż z racji tego może najpierw powiem właśnie jedną pewną rzecz, która jest bardzo tutaj ważna. Otóż zazwyczaj, jeżeli chodziło o konwenty właśnie tak sierpień i wrzesień, to były dwa konwenty. Był jeden Jagakon, który się działo w Suchedniowie zazwyczaj w sierpniu, a także we wrześniu najczęściej był właśnie Sabbat. I to były dwa kompletnie różne konwenty, bo Sabbath się właśnie działo na Targach Kielce, a Jagakon zazwyczaj w Suchedniowie. I właśnie to połączenie zrobiło naprawdę wiele dobrego, ponieważ frekwencja na tym konwencie była o wiele większa niż na Jagakonie, czy też właśnie na poprzednich Sabbatach. I właśnie dlatego też wracając do mojej prelekcji, było naprawdę dużo osób. Ja miałem pełną salę, czyli około 40-50 osób. Nie mam pojęcia, nie liczyłem tego tak naprawdę, ale było naprawdę wiele osób. No i ostatecznie moje starania zostały nagrodzone brawami, co było naprawdę dla mnie bardzo fajnym uczuciem, ponieważ tak, raz w zimie prowadziłem warsztaty fotograficzne, ale to była mała grupka, jakieś takie właśnie 5 osób, a jeżeli chodzi o właśnie taką większą grupę, czyli właśnie te około 50 osób, jakie miałem na sabacie, to nigdy mi się czegoś takiego nie zdarzyło robić. Tak więc jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta prelekcja przeszła i tak naprawdę wydaje mi się, że będę robił ich więcej na tego typu konwentach. Może na Pyrkonie zobaczymy, jak się mój plan lekcji ułoży.
Jeżeli chodzi o resztę piątku, to na początek poszedłem na pokazy tańca w stylu K-pop, a także na świętokrzyskie sztuki walki. I jeżeli chodzi o noc, to głównie spędziłem ją właśnie w sekcji Osupoli, w sekcji gier muzycznych tych samych osób, z którymi byłem na Sabacie 2016, czy też Game Onie 2017 i grałem tam głównie w DJ Hero, Sound Vortexa, czy też Just Dance. I szczerze powiedziawszy, naprawdę żałuję tego, że nikt nie nagrał, jak graliśmy w Just Dance'a, ponieważ po pewnym czasie braliśmy naprawdę chore choreografie, przez co to wszystko ze strony widza wyglądało naprawdę komicznie, kiedy przeskakiwaliśmy się koziołkując, czy też turlaliśmy się po podłodze. No i tak około godziny 3 postanowiłem udać się na spoczynek, by obudzić się sobotniego poranka, a jak wiemy, sobota jest najważniejszym dniem tego typu 3-dniowych konwentów. Jeżeli chodzi o poranek, spędziłem go właśnie ze znajomymi, którzy dopiero zaczęli zjeżdżać się na ten konwent i postanowiliśmy pochodzić po dopiero co otwierających się stoiskach. Jeżeli chodzi o stoiska, to wyglądało to następująco. Mieliśmy bardzo dużo merchy z anime, czy też właśnie kultury wschodniej. Wszelkiego rodzaju jedzenie, mochi, poki, czy tego typu sprawy mogliście znaleźć na stoiskach i spokojnie kupić i oczywiście zjeść. Mieliśmy dalej biblioteczkę, gdzie mogliście wypożyczać komiksy, mangę, czy też książki fantastyczne. Dalej mieliśmy jeszcze oczywiście merch fantastyczny, wszelkiego rodzaju biżuterię ze smokami, z czaszkami, czy też arty fantastyczne, które były ręcznie malowane. Przechodząc dalej, mieliśmy największą sekcję na całym konwencie, czyli sekcję gier planszówkowych. I mi się wydaje, że to jest właśnie jeden z tych skutków połączenia się z Jagakonem, ponieważ Jagakon mocno jest postawiony właśnie na gry planszówkowe, przez co na Sabacie 2018 ta strefa była naprawdę mocno okupowana i było naprawdę wiele osób. I nawet jeżeli była godzina 3 w nocy, czy też 6 rano, zawsze mogliście znaleźć tam kogoś do pogrania we wszelkiego rodzaju planszówki, co było naprawdę fajne. Dalej mieliśmy oczywiście sekcję gier, sekcję e-sportową. Mogliśmy tam zagrać oczywiście w FIFA, w Heroesy, mogliśmy zagrać w CSGO, mogliśmy zagrać w Hearthstone'a, mogliśmy oczywiście zagrać w OSU, oczywiście w sekcji Osupoli, czyli w tej sekcji, której ja przesiadłem najdłużej. Jeżeli chodzi o strefę gier, to także mogliście zagrać w retro gry. Oczywiście były stoiska z najstarszymi komputerami, z Amigami, ZX Spectrumami, czy też właśnie wszelkimi maszynami, gdzie mogliście zagrać w gry z lat 80., w oryginalnego Mariana, czy też Donkey Konga. No i na koniec jeszcze oczywiście była sekcja poświęcona wielkim futrzastym istotom, czyli furakom, czyli istotom, do których zawsze na konwencie możecie się przytulić, kiedy jest wam smutno. I można powiedzieć, że tak właśnie spędziłem sobotni poranek, po prostu włócząc się, patrząc razem ze znajomymi, co znajduje się na stoiskach. Ale o godzinie 14 w planie było coś bardzo ciekawego, czego naprawdę nie spodziewałem się, że może zdarzyć się na takim tego typu właśnie konwencie. Czyli była to właśnie rzecz, która naprawdę jest dla mnie zawsze rzeczą pasjonującą. Koncert pianistyczny. No i trzeba sobie szczerze powiedzieć, oczywiście jak każdy koncert pianistyczny, opierał się on głównie o utwory gatunku klasycznego, ale po prostu bardzo byłem zdziwiony i też bardzo uradowany, kiedy ten pianista zakończył swój koncert motywem z gry Final Fantasy VIII. Po prostu wtedy, szczerze powiedziawszy, zakręciła mi się łezka w oku. No i niedługo po tym koncercie pianistycznym oczywiście zaczął się jeden z najważniejszych programów każdego konwentu, czyli konkurs cosplay. I szczerze powiedziawszy, ja nie mam dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o konkursy cosplay, ponieważ można powiedzieć, że byłem właśnie tylko na tym z Sabatu 2016, 18, a także z Pyrkonu 2017, ale jeżeli miałbym je porównywać ze sobą, to szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o właśnie te kostiumy, które zajęły na Sabacie pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to one stały na bardzo wysokim poziomie i właśnie to był poziom podobny do tego z Pyrkonu, więc wydaje mi się, że był on na całkiem wysokim poziomie ogólnie.
ogólnie. Tak więc w moim odczuciu kostiumy były naprawdę ładnie zrobione. Widać, że po prostu osoby przyłożyły się do tego, żeby je zrobić. No i ostatecznie zostały tym nagrodzone, tak więc bardzo dobrze według mnie. Zakończył się konkurs cosplay, ale to jeszcze nie był koniec głównych atrakcji, ponieważ później zaczęło się spotkanie z Darwinami. I głównie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o to spotkanie, to głównie to było po prostu jakby przepytywanie ich na temat tego, jak wygląda ich praca, jak wygląda ich tworzenie filmów. Oni opowiadali, jak to właśnie wyglądało z ich filmami, z poszczególnymi filmami, ile musieli zatrudniać ludzi, jak wyglądały scenariusze i tak dalej, więc po prostu można było dogłębnie się dowiedzieć na temat tego, jak oni po prostu to wszystko robią. No i potem była ponownie chwila na powłóczenie się po stoiskach, no i musiałem się z niektórymi swoimi znajomymi pożegnać, ponieważ po południu w sobotę już musieli uciekać do swoich domów i opuścić teren Sabatu Fiction Fest 2018, ale niedługo później trzeba było znów wrócić na scenę, ponieważ było spotkanie z Demem 3000, czyli najpopularniejszym twórcą komiksów na polskim YouTubie. Spotkanie z Demem wyglądało na takiej zasadzie, że po prostu publiczność zadawała pytania i oczywiście były takie typowe pytania typu twój ulubiony kolor, najlepszy i najgorszy film, jaki zrobiłeś, co dzisiaj jadłeś i tak dalej. Ale także potem zaczął się jakby właśnie aspekt jakby dobierania ludzi do siebie, czy też tego, jak po prostu zachowujemy się w społeczeństwie. I szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że ktoś, a przede wszystkim taka osoba, może mieć tak bardzo identyczne zdanie jak ja, ponieważ właśnie rozmawialiśmy na temat ekstrawertyków i introwertyków, ponieważ on powiedział po prostu szczerze, że on nie miał problemów z byciem na scenie, on nie miał problemów z byciem właśnie jakby w centrum towarzystwa, ale osobiście on woli być sam, jeżeli chodzi o jakieś zachowanie. I szczerze powiedziawszy, ja mam dokładnie tak samo, więc to mnie bardzo zdziwiło, że ktoś po prostu może mieć taką samą opinię, jakby takie samo postępowanie, tak jak ja. Więc można powiedzieć, że swego rodzaju mi tym zaimponował i jestem tą osobą coraz bardziej zainteresowany i czekam na kolejne kłóce z Bronxu, tak samo jak i inni. No i spotkanie się skończyło i sobota na Sabacie Fiction Fest powoli dobiegała końca. Ale oczywiście musieli jeszcze zrobić jedną najważniejszą rzecz, która na sabacie jest już po prostu jakby, można powiedzieć, tradycją, czyli przemarsz z Gandalfem, gdzie w tle leci po prostu muzyka z Saxguya. I to się dzieje na każdym sabacie i szczerze powiedziawszy, ja tego trochę nie lubię, bo to jest po prostu ogromny hałas, najczęściej o nocnych porach, gdzie ludzie chcą po prostu spać. I wolałbym, żeby to po prostu było wcześniej, bo wtedy po prostu jest największy harmider. No i nie da się w takim momencie spać, a ja właśnie idealnie w 2018 roku trafiłem, że chciałem i spać, a aktualnie odpalił się Saxguy. No i nie mogłem spać, musiałem uciekać do jakichś sal prelekcyjnych, żeby po prostu mieć wyciszenie, żeby nie słyszeć tej muzyki, która grała po całej hali. No i takim sposobem płynnie przechodzimy do niedzieli. Niektóre stoiska zaczęły się już zamykać w sobotę wieczorem, niektóre zaczęły się zamykać w niedzielę rano. Jeżeli chodzi o atrakcje, to byłem w ten dzień tylko na dwóch, czyli na pokazie capoeiry. I szczerze powiedziawszy, nigdy nie wiedziałem tak naprawdę, czym jest capoeira, ale z pokazu, w mojej opinii, wynika, że jest to pewna sztuka walki połączona z bardzo zaawansowaną akrobatyką. I szczerze powiedziawszy, ten pokaz wywarł na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ domyślam się, jak ciężko było tym osobom nawet przełamać się, żeby zacząć próbować to ćwiczyć, ponieważ te układy, jakie oni robili, były naprawdę efektowne. A czy efektywne, to w sumie nie wiem. No i po tym tak naprawdę już musieliśmy się zbierać, była godzina 15, mieliśmy autobus za niedługo, więc wsiedliśmy w ten autobus i pojechaliśmy razem ze znajomą do domu. No i czas na kilka konkluzji. Otóż na Sabacie Fiction Fest jestem od 2015 roku. Jak pamiętacie, była relacja z 2016 roku. Sabat Fiction Fest 2018 to już była moja trzecia edycja sabatu. I szczerze powiedziawszy, jeżeli miałbym ułożyć te wszystkie trzy edycje względem tego, jak bardzo mi się podobały, miałbym bardzo dużą trudność z pierwszym miejscem właśnie pomiędzy edycją 2015 i 2018. Ponieważ jeżeli chodzi o Sabat Fiction Fest 2015, był to mój pierwszy sabat, ale także mój pierwszy konwent w życiu. To był pierwszy raz, kiedy po prostu poczułem, jak to jest być na konwencie, gdzie po prostu mamy
pełną masę osób, niby nam obcych, ale teoretycznie znajdują się tutaj właśnie w tym miejscu, jakby w tym samym celu, więc możecie tak naprawdę z nimi porozmawiać na każdy temat i nikt nie będzie jakiś właśnie zawstydzony, czy po prostu nie będzie się czuł tak obco jak w typowym miejscu publicznym, co jest właśnie dla mnie najważniejszą ostoją każdego konwentu, czyli właśnie społeczeństwo. To, że do każdego możemy zagadać, z każdym możemy porozmawiać na dany temat i to jest właśnie naprawdę piękne. Dlatego też, nawet jeżeli edycja 2016 nie podobała mi się aż tak bardzo jak 2015 czy 2018, to nadal był dobry konwent, ponieważ miał on bardzo dobrą społeczność i bardzo dobrych ludzi, którzy tam właśnie przyszli. Ale jeżeli właśnie chodzi o różnicę między edycją 2015 a 2018, otóż 2015 była mi bardzo bliska, właśnie jako pierwszy konwent, a edycja 2018 to była przede wszystkim ulepszenie, można powiedzieć, względem poprzednich edycji, ponieważ było połączenie się konwentów, przez co ludzi było naprawdę dużo. Z tego co pamiętam, właśnie z nieoficjalnych informacji wyszło, że ten konwent jakby odwiedziło ponad 3000 osób, co wydaje mi się jest bardzo dobrym wynikiem dla tego konwentu. Było bardzo dużo stoisk, było bardzo dużo atrakcji, była moja prelekcja, więc to też mi się wydaje, że właśnie jest jakby częścią tych właśnie dobrych rzeczy na konwencie, które będę właśnie dobrze wspominał. Dlatego też ostatecznie, no można powiedzieć, że edycja 2015-18 jest u mnie ex aequo. A tymczasem to koniec tej relacji. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć przy okazji Sabbath Fiction Fest 2019. Albo Pyrkonu, albo PGA. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.